Mistrzostwa Polski 2016 za nami, pięknie zorganizowane w nowoczesnym ośrodku KJ Osadkowski w Jakubowicach. Przepiękna sceneria, trudne, wymagające trasy w każdej kategorii, we wszystkich półfinałach i finałach. I niedziela przyniosła ostateczne rozstrzygnięcie w najważniejszej kategorii, w kategorii seniorów. W pierwszym nawrocie na zero parkour pokonało dwóch zawodników. Oni byli na czele już po pierwszych dwóch dniach. To Michał Kaźmierczak i Kamil Grzelczyk. Było wiadomo, że walka o złoty medal rozegra się między nimi. Jako pierwszy świetnie poradził sobie z nim Michał Ziembicki na koniu Heartbreaker, który tylko przekroczył normę czasu i dzięki temu z piątej pozycji w ostatecznym rozrachunku awansował na miejsce trzecie i zrobił swój drugi w karierze medal brązowy Mistrzostw Polski. Muszę przyznać, że te mistrzostwa były ciężkie, parkury były naprawdę wymagające, trzeba było jechać, myślę, w dobrym tempie, były zagadki w dystansach. No i na pewno, jeżeli chodzi o, jak porównując do tych mistrzostw, gdzie miałem też brązowy medal, to tutaj pogoda 3 dni była taka sama, było bardzo ciepło. Myślę, że to też było utrudnienie dla tych koni. Trochę łatwiej mi się jechało ze względu na moje doświadczenie większe i na pewno ze względu na doświadczenie mojego konia, który naprawdę dzisiaj zrobił świetną robotę. Dwa ostatnie przejazdy. Michał Kaźmierczak na koniu Kepasa wiedział, że jeśli marzy o złocie, powinien parkour pokonać bez punktów karnych. Zrobił jedną zrzutkę, ale tak naprawdę o jego stracie złota zadecydowało minimalne przekroczenie normy czasu. Srebrny medal, zadowolenie, choć nie powiem, że liczyłem na złoto. Jedna rzutka przez całe zawody i przekroczenie normy czasu spowodowało właśnie srebrny medal. Ogólnie jestem zadowolony, z Kepasą współpracuję już będzie półtora roku, dogadujemy się coraz lepiej. No co tu przesądziło? Myślę, że pierwszy konkurs, liczyłem bardziej na konia innego w szybkości, ale nie udało się, zrobił błędy. Kepasa wiadomo, że z natury jest wolniejszym koniem i myślę, że to przesądziło o srebrnym medalu, ale nie ma co narzekać, zadowolony jestem, cały sezon udany, Puchar Świata, wygrana w Linzu, także super. Kamil Grzelczyk w tym momencie wiedział, że może zrobić dwie zrzutki. Wytrzymał psychicznie, choć w Ibaro nie skakał już tak dobrze jak w pierwszym nawrocie, dowiózł ten wynik do mety i został po raz pierwszy w karierze mistrzem Polski. Dokonał tego w debiucie. Wielkie brawa dla tego zawodnika nie tylko za przejazdy podczas ostatnich w tym sezonie zawodów w Jakubowicach, ale za cały sezon, przypomnijmy, rozpoczął ten sezon od wygrania Pucharu Polski. Bardzo udane mistrzostwo w Jakubowicach, świetnie zorganizowane. Udało nam się pokonać przyzwoicie oba nawroty finału i zwyciężyć. W pierwszym nawrocie, jak zwykle, szczęście nie dopisuje nam na rowie z wodą, to dzisiaj było po naszej stronie. W drugim nawrocie wyszły trudy sezonu na Vibaro i bardzo parna pogoda podczas mistrzostw. Bardzo zmęczony koń, ale komfort dwóch błędów pozwolił nam na dowiezienie złota do końca. Jestem bardzo zadowolony z Vibaro i z tego wyniku. Cały sezon jest bardzo udany. Zwycięstwo w halowym Pucharze Polski, kilka dobrze przejechanych Grand Prix, w tym wygranie tutaj trzygwiazdkowe Grand Prix w Jakubowicach. Na koniec sezonu to był nasz cel. Przyjechaliśmy tu po medal. Udało się zwyciężyć. Naprawdę najlepszy sezon w mojej karierze. Na podium Kamil Grzelczyk. Gratulacje od prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego. Wisi na jego szyi złoty medal Mistrzostw Polski. Zdobył go nie tylko dla siebie, ale i dla klubu, Bogusławickiego Klubu Jeździeckiego, który ma wiele zasług dla polskiego jeździectwa. W barwach tego klubu złote medale Mistrzostw Polski w skokach zdobywali Bogdan i Grzegorz Kubiak. Zdobywał medale Pucharów Polski Andrzej Głoskowski. A teraz w księgach historii tego klubu zapisuje się Kamil Grzelczyk. Michał Kaźmierczak powtórzył swój sukces z roku 2011, wtedy w Olszy też miał srebro. No i sukces z roku 2012 z Leszna powtarza medal brązowy Michał Ziembicki z KJK Szary Michowic. Jeszcze nagroda specjalna dla konia
Vibaro, a w zasadzie dla hodowcy pana Mariana Skopa i właściciela pana Bogdana Kuchejdy. Po raz pierwszy od roku 2009, kiedy to triumfował Ekwador pod Aleksandrą Lusiną, Mistrzostwa Polski wygrywa koń wyhodowany w Polsce i na pewno warto, ażeby polscy jeźdźcy jeździli na polskich koniach. Warto jeszcze wspomnieć kolejne pozycje w tegorocznych Mistrzostwach Polski. Na miejscu czwartym Marek Lewicki na koniu Abigail. Wielki powrót tego konia, który pauzował praktycznie cały rok 2016. No może troszeczkę zabrakło siły kondycyjnego przygotowania, którego Marek Lewicki nie miał zbyt wiele czasu na to. Trenował z nim tylko miesiąc, ale Abigail w pierwszym nawrocie pokazał piękne skoki, a w drugim troszeczkę, tak jak powiedziałem, zabrakło tej siły. Piąte miejsce Mściwoj Kiecoń na Urbane. Urbane pomału kończy swoją wielką sportową karierę. 2 złote medale Mistrzostw Polski w minionych sezonach. W tym roku 5 miejsce i 2 miejsce w jeździeckim Grand Prix Polski. W Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców w tym roku najlepszy okazał się Andrzej Opłatek na koniu Elkam. Parata wywalczyła złoty medal Mistrzostw Polski w roku 2014, jeszcze w kategorii juniorów. W zeszłym roku start w Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców, medal brązowy, teraz złoto, wielkie brawa, wynik końcowy to 8 punktów karnych. Bliska złotego medalu była Joanna Marciniak na koniu Chelsea Blue. Świetnie pojechała pierwszy nawrót, kiedy to pokonała parkour bezbłędnie. W drugim no, zabrakło troszeczkę koncentracji, 3 zrzutki i ostatecznie srebrny medal, z którego Amazonka i tak bardzo się cieszyła, bo medal zdobyty w debiucie w Mistrzostwach Polski w tej kategorii wiekowej. Zuzanna Gowin, Amazonka już bardzo doświadczona, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski juniorów i młodych jeźdźców. Na zakończenie kariery w tej kategorii, w kategorii do lat 21, zdobywa medal brązowy, co warte podkreślenia. Pierwszy taki sukces na koniu, na którym jeździ od niedawna, na koniu Kapitan, pierwszy sukces po sprzedaniu Imperium. Ogromne emocje towarzyszyły rywalizacji w kategorii juniorów, wielu faworytów, wiele błędów w półfinałach. Do finału z pozycji lidera przystąpił Adam Grzegorzewski. Jechał na koniu Zazuszu Mawa. W pierwszym nawrocie minimalne dotknięcie taśmy na rowie z wodą spowodowało, że miał 4 punkty karne i utracił prowadzenie, bo na zero ten parkour pokonał jego największy rywal Martin Rozynek. Martin Rozynek z klubu Profil Piła w drugim nawrocie również pojechał bezbłędnie. Jego wynik końcowy w całych mistrzostwach to 4,46, wczoraj zrzutka w drugim półfinale. No i ogromny sukces zawodnika klubu Profil Piła, który no, do faworytów nie należał, a kończy jako zwycięzca tej kategorii. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy. Nie spodziewałem się takiego sukcesu. Jechałem tutaj, owszem, walcząc, ale nie przypuszczałem, że będzie to najwyższy stopień podium. Także bardzo się z tego powodu cieszę i wszystkim, którzy mi gratulowali, dopingowali mnie, bardzo dziękuję, bo naprawdę się to przydało. Posiadam młodego konia, ale jest jak na 7-latka bardzo doświadczony, przed wysokie konkursy. Trenerem jest mój tata, któremu serdecznie dziękuję i naprawdę przygotował mnie do tych zawodów bardzo dobrze. Ale myślę, że najważniejsze tutaj było oprócz przygotowania, także była odporność psychiczna na to wszystko, bo walka była zacięta i trzeba było naprawdę być wytrzymałem psychicznie, żeby dojechać, dowieźć do końca zerowy przejazd. Brązowy medal zdobyła Amazonka w WLKS Kraków Monika Gruntkowska, startująca w finale na koniu Dacha. Dalej Dajana Pawlicka na miejscu czwartym, na piątym Michalina Szmytka, na szóstym Karolina Szychulska. Wymieniam specjalnie tych zawodników, bo cała szóstka to zawodnicy, którzy kończą karierę juniorską, a więc w przyszłym roku zapowiada się ciekawa rywalizacja w kategorii młodych jeźdźców. A na miejscu siódmym zawodnik, który ma 14 lat i w kategorii juniorów będzie jeszcze jeździł przez 4 sezony, Filip Lewicki na koniu Don Juan. I wreszcie kategoria dzieci, kategoria do lat 14 w randze Pucharu Polski. Ci zawodnicy nie mają konkursu szybkości pierwszego dnia, więc zdecydowały czyste przejazdy z 3 konkursów i to zerowe konto do końca dowiozło 4 zawodników. Oni wystąpili w rozgrywce. W niej najlepsza okazała się Aleksandra Kierznowska na koniu Dior. To sukces nie tylko Oli, ale i całej rodziny. Zakończyliśmy sezon zawodów otwartych Mistrzostwami Polski dla dzieci w Jakubowicach. Złotym medalem, bardzo się z tego cieszymy. Przygotowania zaczęły się już w zimie. Mistrzostwa Europy były dla nas cennym doświadczeniem. Olcia zajęła 2 miejsce w finale B. I niedosmak i braku zdobycia medalu albo czołowego miejsca powetowała sobie w Jakubowicach. Mam nadzieję. Ciężko było, ale się udało. Jechaliśmy rozgrywkę tak jak tata kazał. Jestem bardzo zadowolona z tego. Gratuluję dziewczynom. Ja pomagam Oli
równać plac i bardzo kibicuję, żeby Ola wygrała. Minimalnie w rozgrywce wolniejsza była, no i musiała zadowolić się medalem srebrnym Maria Ber na koniu La Strada, na miejscu trzecim Juliana Suska na koniu Galilea. A więc cała trójka, która reprezentowała Polskę na tegorocznych Mistrzostwach Europy w kategorii dzieci, a na miejscu czwartym niestety miał błędy w rozgrywce Maximilian Parkitne na koniu Sopran. Olbrzymi sukces tego zawodnika, który reprezentuje Karkonowski Klub Jeździecki. Warto jeszcze dodać, że po wielu latach powrócił. Ten konkurs a po raz pierwszy odbył się przy okazji Mistrzostw Polskiej, a więc miał piękną oprawę i wysoką rangę zawodu o nazwie Ladies Cup, a więc można powiedzieć w cudzysłowie Mistrzostwa Polski Amazonek. Wysoki poziom rywalizacji, bo w finale parkour miał wysokość 140 cm. Wiele Amazonek, które wcześniej startowały w Mistrzostwach Polski, ale i takie, które jeszcze do takiego poziomu nie doszły, a dojdą na pewno w przyszłości. I w tej rywalizacji najlepsza okazała się Amazonka Klubu Jeździeckiego Wechta Rosnówko Małgorzata Koszucka.